Nadejszła taka chwila w tym roku, że zabraliśmy się za podsumowania tego, co się działo w tych ostatnich 12 miesiącach. No i tak się jakoś złożyło, że czas na styczeń, tak? Tak jest. Zaczynamy takie specjalne wydania wideoblogu, gdzie będziemy podsumowywać sobie. Zaczynamy od stycznia. W styczniu działo się no niewiele jak to w styczniu. To nie jest, jest taki stricte piłkarski miesiąc, to jest, prawda? Zawsze taki okres, w którym trzeba czasami szyć, troszeczkę wymyślać. No i Łukasz wymyślił ciekawe dzieło pod enigmatycznym tytułem, mianowicie Futbol to iluzja. Jadłem obiad dzisiaj z naszym operatorem, który powiedział, że do dziś nie wie, o co w tym materiale chodziło. No właśnie, bo to był dla ludzi z troszeczkę innych sfer, dla troszeczkę innych odbiorców, bardziej wymagających, bardziej wrażliwych na sztukę. Ale ja przytoczę z tego materiału tylko pewną anegdotę Pawła Zarzecznego o Kazimierzu Dejnie. Chodziło o to, że Kazik, mówiąc krótko, bardzo często grał do tyłu. Czyli mając wielką markę, jednocześnie piłki tracił i ten Ćmigiewicz przez trenerów był ustawiany, żeby te piłki za niego wygarniać, żeby bronić. No, oczywiście mogły to być błędy, tak jak na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, kiedy Dejna najpierw pierwszą ramkę zawalił, a potem dwie strzelił. Oczywiście mogło tak być, ale ta uwaga Leszka Ćmigiewicza uważam, że pokazała właśnie, że my widzieliśmy geniusza. Dopiero ja potem tak się zastanowiłem, a ten geniusz jakoś 10 lat nie mógł z tą Legią niczego wygrać. Więc nawet taki piłkarz jak Dejna się myli i okazuje się, że Dejna, bardzo często, że wpisany miał gdzieś... Czyli Dejna że tracił był przereklamowany według Pawła? Nie, tracił piły po prostu. W dzisiejszym futbolu myślę, że mógłby sobie nie poradzić, bo nie wywiązywałby się z zadań żadnych taktycznych. Mocne słowa jak na 12 lat. A jak się nazywał w ogóle ten... iluzjonista, to nasz kolega z Zakadrenamy. No właśnie, bo to jest... Wojtek Grotowski, bo to jest... też jest ciekawa postać. To jest z Na Wspólnej. Z Na Wspólnej, dokładnie. I tak, który brał udział w łóżkowych scenach i nawet, jak pamiętam, że na Facebooku jakaś była beka z tego, że... Tak? Jak to było? Łukasz z Na Wspólnej. No. Łamacz niewieścich serc Na Wspólnej. Wojtek Grotowski. No. To pozdrawiamy go serdecznie. Chociaż tak pewnie nas nie ogląda, bo jest zbyt zajęty. Dziewczynami. Dokładnie. Powiedzmy. No, ale oczywiście też jakby dbaliśmy o naszych subskrybentów i widzów na naszym kanale YouTube'owym. No i wybraliśmy się do Turynu. Tak, czyli znaczy, to była, zostałeś w domu. Była ty byłeś na nartach chyba. Byłem na nartach. Była harmonia po prostu, jeżeli chodzi o materiał nauczany z piłka. Było też troszeczkę gównianych materiałów i były takie też troszeczkę lepsze. Takie top-top. Top-top. W każdym razie byliśmy u Kamila Glika. Ale a propos jeszcze top materiałów, to powiesz o tym, który ty zmontowałeś. A właśnie, Wodzianka teraz wspominałeś. Uwaga, Wodzianka, jest, tak się składa z nami przypadkowo butelka ustronianki Łukasza. Moja jest tutaj pełniutka, mogę ją wyjąć. No właśnie, ja się nawadniam, a... Pamiętam, że materiał z podpisania kontraktu z ustronianką był moim pierwszym, który zmontowałem od A do Z, bo nikogo nie było w pracy. Zostałem tylko Sprawdźcie sobie na YouTubie ten kurs montażowy. Fantastyczne dzieło, fantastyczne. Wszystkie sklejki przemyślane. Nie było tam przypadku. Jakby jedno wynikało z drugiego, były nawiązania do dużych tradycji filmowych, do dzieł literackich, również artystycznych, takich jak malarskie. Zdecydowanie. Więc naprawdę no, dużo smaczków. Można tam się doszukiwać różnych właśnie odniesień do znanych reżyserów, także, bo to było tam inspirowane kilkoma takimi klasykami kinematograficznymi. Tak. Ale to już didaskalia, jak to mówi Mateusz Borek. Teraz wróćmy do Glika. Do Glika. W każdym razie, a propos tego reportażu o Kamilu Gliku, bardzo dużo się pojawiło komentarzy. No i co to przeszkadza mi po prostu, nie mogę. No ale to był skomponowany kadr. A to widać? Katastrofa? Pojawiło się bardzo dużo komentarzy, że Willy Peyote, oskarżających i szkalujących Williego Peyote, czyli rapera, który nagrał piosenkę o Kamilu Gliku, że jakoby Willy Peyote palił marihuanę. No przecież Willy od razu wygląda na człowieka, który nigdy w życiu no nie właśnie. Miał marihuany w ustach. Tam byłem, widziałem to na własne oczy i on po prostu skręcał papierosa z tytoniu. Skręcał papierosa, nie skręcał blanta, więc no, te oskarżenia są bardzo krzywdzące dla Williego i chciałem go w tym momencie obronić. Grazie, thank you very much. Thank you all. To był chyba jeden z w ogóle fajniejszych wyjazdów, nie? Jeżeli tak
Słyszałem o to, co zrobiłeś z piłkarzami reprezentacji Polski. Bardzo ciekawy wyjazd, bardzo długi, bo jechaliśmy samochodem do Turynu i wracając z Turynu zahaczyliśmy o Parmę, w której wówczas grał wypożyczony z AC Milan Antonio Nocerino, z którym rozmawiał Piotrek Dumanowski. Dzisiaj już rozmawiał. Piotr Dumanowski, właśnie też tam ciekawa anegdota się z tym wiąże. Italianista, przynajmniej początkujący, bo nie wiem, czy skończył italianistykę, ale wiem, że kształcił się w tym kierunku i Piotrek zamówił, z tego co mi wiadomo, podczas tego wywiadu latte. Niemałe było jego zdziwienie, kiedy pani mu przyniosła szklankę mleka, tak? No właśnie, a latte po włosku to po prostu mleko, to nie jak u nas. Trzeba zamówić kafę latte, to wtedy by dostał. Italianista przez małe i. Przez małe i, go dissować, dokładnie, dlatego go z nami nie ma, no nie spełniał pewnych... Niestety, znajomość włoskiego była niewystarczająca na jego poziomie, dlatego go wyczyściliśmy. Ale właśnie z Antonio Nocerino wiąże się też ciekawa kwestia, bo my jesteśmy też takim narodem, który lubi siebie samobiczować, jak to Polacy najbardziej narzekają, Polacy są tacy, Polacy nie są w stanie wygrywać, nie mają tego, nie mają tamtego. A Nocerino jest zafascynowany polską mentalnością. Voi Polacchi siete un popolo veramente forte. Dopo tutto quello che avete passato, per tutto quello che è successo in quegli anni, la guerra mondiale. Sì, io penso che voi siete un popolo da ammirare, perché siete persone umili, rispettose, con tante cose dal quale apprendere. A jeszcze jak proponuję, jeżeli jesteśmy już przy tematach lingwistycznych, to ja pamiętam też ze stycznia rozmowę z Andrzejem Dudą i Michałem Żygo, gdzie rozwikłaliśmy kilka ciekawych zagadek językowych. Tak, łaska jest miłość, a frajerka jest dziewczyna. A jest dużo, dużo śmiechu, jeżeli chodzi o takie językowe wpadki? Wpadek już może nie ma, ale na początku, jeżeli o coś mnie prosił, to naprawdę było śmiesznie. Na przykład podaj owladacz, czyli podaj pilot do telewizora, tak? On się śmieje z pilota, który prowadzi samolot, tak? No, także laska to miłość, laska niebeska, frajerka to dziewczyna, można to wpływać. Laska senena dyma, to jest fragment hymnu o miłości, no, świętego Pawła, tylko w języku chyba, nie wiem, czeskim czy słowackim. Pamiętam, że kiedyś byłem w Czechach i była gazeta Dziewczyna. A nazywa się Divka. Tak jest, Divka. Klasyka. No a taka typiara, to też jest ciekawe. Zlatokopka. Gold digger jest po angielsku, to zlatokopka. Nasz serdeczny kolega Rafał Kędzior, obecnie rzecznik prasowy Górnika, zapoznał wielkim nas fanem Rytmusa, słowackiego rapera i właśnie tam hasło Zlatokopka pojawia się. Także yo Kędzi, yo Rytmus, do zobaczenia w lutym. Zlatokopki.